Nowy gramofon. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Gramofon. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Krukowski. Cześć Łukasz. Cześć. Siema, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Łukasz Krukowski, autor urodzony w roku 2000 w Ostrołęce, absolwent, student Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu tekstów z pogranicza horroru i weird fiction, autor trzech książek, ostatnia to Mam przeczucie, wydana w tym roku nakładem wydawnictwa Cyranka. I to właśnie wokół tej książki dzisiaj sobie porozmawiamy. Na początek przeczytam wam fragmencik właśnie z początkowych partii książki, tak żeby was trochę wprowadzić w klimat tego, o czym będziemy rozmawiać. Najczęściej uspokajałem głowę wspominaniem starych czasów, zazwyczaj tych dobrych. W liceum poznałem człowieka, który okazał się lepszym prorokiem ode mnie, właściwie okazał się prawdziwym prorokiem, podczas gdy ja byłem tylko pozorem. Chyba on pierwszy zainteresował mnie tak zwaną filozofią, chociaż może przypisuję mu za duże zasługi. A ty myślisz, że dzisiaj już wiadomo, czy jutro wygra Real? Spytał mnie Marcin pewnego razu, jak zwykle odpalając na przerwie szluga. Czy co? Czy dzisiaj już wiadomo, co stanie się jutro? Rozumiesz? A w sumie jaka to różnica, czy wiadomo? Spora. Była pierwsza klasa liceum, zakochałem się bez wzajemności wysokiej dziewczynie o imieniu Kaja, dostałem się na matwi z inf i dostałem też swoje pierwsze jedynki z matmy, ale kiedy wracałem do domu, żadna z tych rzeczy mnie nie zajmowała. Popołudniami czytałem o determinizmie, wolnej woli i tego rodzaju sprawach, a wieczorami i nocami analizowałem weekendowe wydarzenia sportowe, głównie z piłki. Marcin mi w tym pomagał, ale nie zawsze. W pierwszej klasie liceum dzielił swój czas jeszcze między bukmacherkę a kryptowaluty. Mimo, że nie skupiał się tylko na piłce, to szło mu o wiele lepiej ode mnie i nie do końca rozumiałem dlaczego. Zobacz, mówił na przerwie, pokazując mi w telefonie wykresy świecowe i odpalał szluga. Zobacz, mistrzu, to są trzy gwiazdy. To jest okno Doji. Tak nazywały się niektóre formacje świec w analizie technicznej. Marcin cały dzień spędzał na gapieniu się w wykres Bitcoina, a mecze obstawiał na czuja. Zazwyczaj strzelców, zazwyczaj Cristiano Ronaldo i lewego widzemistrzów. Prawie zawsze mu wchodziło. Nikt, albo prawie nikt nie wiedział wtedy, czym są kryptowaluty i nie mam pojęcia, czy sam Marcin tak naprawdę to wiedział. Potrafił obsługiwać portfel w telefonie i konta na giełdach, które założył na dowód swojego ojca. I chyba nic poza tym. Kryptowaluty, teraz to wiem, były jednak technologią, która zmieniła kluczowe zasady gry w ekonomii. Zdecentralizowany Bitcoin nie podlegał łatwo inflacji. Nie można było w prosty sposób zwiększyć jego podaży. Był czymś w rodzaju złota, ale wygodniejszym i trwalszym, pod warunkiem, że impuls elektromagnetyczny albo burza słoneczna nie zniszczą naszego komputerowego świata. Okej, to był właśnie ten fragment, a teraz przechodzimy do rozmowy. Łukasz, pierwsze pytanie. Czy stawiałeś kiedykolwiek kupon na Napoli? Nie przypominam sobie konkretnego zdarzenia, ale na pewno jeszcze jak zaczynałem to robić i nie znałem tego powiedzenia o Napoli, które to jest wulgarne powiedzenie i ono jakby odradza stawianie kuponów na Napoli. Wtedy musiałem coś obstawić i właśnie wtedy poznałem to powiedzenie, bo mój kolega mi powiedział, żebym już później tego nie robił. Szczerze nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Napoli, no... Wydaje mi się, że kiedy tam grał Gonzalo Higuain, gdzieś tam podziwiałem tego zawodnika, jak się odbudował i pokazał swoją najwyższą formę. Wtedy, kiedy pobił rekord Serie A w liczbie strzelonych bramek. Później długo, długo nic. Tam się nie działo takiego spektakularnego. No i ten sezon, można powiedzieć, że pewnie w tym sezonie Napoli dało zarobić, wbrew temu powiedzeniu. No nie bez powodu sobie rozmawiamy o piłeczce, nie bez powodu rozmawiamy sobie o bukmacherce, ponieważ no jest to jeden z tematów powieści, tak? Bohater Artur gra na zakładach bukmacherskich, stawia, tak? Stawia między innymi właśnie na zakłady piłkarskie. To jest jakiś taki wątek autobiograficzny w ogóle, bo będziemy troszeczkę rozmawiać o kontekście autobiograficznym też, jeżeli pozwolisz, a może o jego właśnie braku, tak? W tym całym zalewie polskiej prozy autobiograficznej. Książka nie jest
Nie jest autobiograficzne tak jak jakaś taka typowo literatura, wiesz, autobiograficzna czy tak zwana autofikcja, też popularna teraz, tak? Tak. Natomiast wszystkie tematy książki gdzieś tam, to były tematy, którymi się aktywnie interesowałem, to były moje po prostu zainteresowania takie, no nie takie, że robiłem, wiesz, research, czytałem o tym na Wikipedii, tylko po prostu tak jak jest obstawianie, to ja gdzieś tam obstawiałem, tak jak jest krypto w książce, gdzieś tam też byłem zaangażowany w ten rynek. No może jeśli chodzi o przygotowania na koniec świata, to aż tak się nie przygotowywałem, ale też ostro śledziłem, powiedzmy, ten temat w czasie pandemii. No co do obstawiania, temat jest mi znany od bardzo dawna. Jak wiadomo, w Polsce można legalnie obstawiać od 18 roku życia, więc nie powiem, żeby tutaj nie pogrążać moich rodziców i tak dalej, od którego roku życia ja obstawiałem. Natomiast no, był to młody wiek. Byłem tak podpalony, że wiesz, że właśnie tak jak bohater tej książki, policzyłem, że tam kilkanaście podwojeń i będę milionerem. No niestety nie stało się tak. Paradoksalnie nie chcę tego gloryfikować ani nic. Tutaj od razu taki disclaimer, nie chcę mówić o tym, że to jest coś super i tak dalej, no ale wiele to uczy o życiu, tak, o tym, jak ten świat jest losowy, że możesz wiedzieć wszystko o piłce, możesz sobie analizować po prostu przez długie godziny, znać każdego piłkarza, znać nawet i statystyki z Football Managera, jakie ci piłkarze mają, a i tak, wiesz, nie przewidzisz na dłuższą metę tych wyników piłkarskich, po prostu to są jakby, jest tak wielki czynnik losowy w tym świecie. Nie dowiesz się tego, wiesz, nie angażując się w to. Inaczej się ogląda, ale właśnie inaczej, nie lepiej, wiesz o co chodzi, że po Tak. prostu to jest inny rodzaj oglądania i moim zdaniem trochę też to psuje, jak później chcesz zrobić sobie, kiedyś obstawiałem bardzo dużo w liceum, bardzo praktycznie, no kilka, nawet czasami kilkanaście kuponów tygodniowo, bo to były takie już zakłady bardzo, wiesz, powiedzmy, że zaawansowane, tak, jakieś czasami na kartki, na strzały, no na różne takie cuda. Wtedy myśmy myśleli z takim kolegą, że to naprawdę coś jakby ugramy na tym. Bardzo się to zaangażowaliśmy. I wtedy jakby, kiedy nie obstawisz, to nawet ci się nie, przynajmniej ja tak miałem, że kiedy nie obstawiałem, to nawet mi się nie chciało oglądać danego zdarzenia. Wiesz, jakby coś jakby po prostu człowiek był taki uzależniony, uzależniał swoje poczucie szczęścia od tego wygrywania, tak? No to była już jakaś patologia. Na szczęście nie weszło to we mnie w jakiś taki właśnie całkowicie tryb nałogu czy czegoś i udało mi się jakoś przerwać to. Chociaż to tak naprawdę życie to przerwało, tak? Bo gdzieś tam straciliśmy dużo pieniędzy na tym. No tak, jasne. I też taką logiką obstawiania, jak to nazywasz, czy nazwałeś, kieruje się bohater. Gdzieś mu towarzyszy to jakby ta chęć obstawiania w życiu w ogóle, nie? Tak. Nie tylko jeżeli chodzi, nie wiem, o właśnie o mecze, tylko jakby sposobu takiej postawy życiowej. Wiesz, bohater jakby doprowadza to do totalnej skrajności. Jego życie to jest tylko obstawianie, można powiedzieć. I tak jak ja mówię, ja wiele razy uciekałem od tej logiki obstawiania w prawdziwym życiu. Tak, dla mojego bohatera, no nie byłem jakoś litościwy, tak? Jego losy gdzieś tam tak stworzyłem, żeby on nigdy nie uciekł od tej logiki. Ona się może trochę modyfikuje gdzieś tam w trakcie książki, ale nie, to dalej jest logika obstawiania i takiej nadziei na wygraną, tylko później jeszcze on chce jakby chyba przyspieszyć to spełnienie się swoich jakichś tych przewidywań i chce jakby wyemancypować się z samego obstawiania, kierując się w kierunku takiej jakby bycia bardziej sprawczym, tak? Gdzieś tam realizowania tych swoich, przynajmniej próby zrealizowania tych scenariuszy, na które on obstawia. On stara się odzyskiwać jakąś sprawczość nad swoim życiem, bo nieustannie czuje, że ta sprawczość mu się gdzieś wymyka. Jednocześnie jest polepiony cały z lęków, które gdzieś temu towarzyszą jeszcze narastające paranoje. Nie wiem, czy te lęki, one się z tymi paranojami zazębiają, czy one się jakoś napędzają wzajemnie? To rzeczywiście są może dwie różne rzeczy, ale początek książki jest taki, że on mówi o swojej paranoi, że zaczęła się w momencie tego największego lęku, kiedy on pierwszy raz Aha.
czuję strach przed tym. Później gdzieś tam, wiesz, w książce nie pada to pojęcie, powiedzmy, ale gdzieś tam później mówiłem, że to jest technokapitał, tak, że to jest ten aspekt rzeczywistości, powiedzmy, który gdzieś tam technika i kapitalizm wytworzyły, takiego demona samonapędzającego się. I że jakby on jest pokazany w tej książce przez wiele rzeczy, tak? Przez krypto, przez mechanizmy rynkowe, ale też przez takie bardzo widoczne rzeczy właśnie. I to są te budynki, których się bohater boi, chodząc po centrum wielkiego miasta. No a właśnie ta paranoja później bierze się z tego, że kiedy on ma lęki przed czymś wzrastającym, to przewiduje jednocześnie, że to będzie właśnie ekspansywne, że będzie wzrastał ten demon jakby w jakiś, urośnie do jakichś wielkich rozmiarów i on chce właśnie w sposób paranoiczny spodziewa się tego i chce obstawić ten scenariusz. To napędza jego paranoję, bo to jest jakby jednocześnie taka bardzo typowa paranoja, tak? I bardzo typowy lęk, czyli lęk przed końcem świata. I gdzieś tam w czasie, kiedy pisałem tę książkę, to było całkiem popularne, tak? W Stanach ludzie, prepersi, znaczy tak szczerze to w Polsce też, ale kiedy była pandemia, to był właśnie cały taki, nastąpiła powiedzmy intensyfikacja tych tematów okołospiskowych. Bardzo dużo rzeczy nagrywali, dużo kontentu produkowali tacy prawdziwi prepersi, przygotowujący się na koniec świata. I gdzieś tam ten bohater trochę próbuje to oddać, nie? Swoim stanem umysłu, powiedzmy. Tylko nie wiesz, nie w odniesieniu do pandemii stricte, tylko w odniesieniu właśnie do tego, czego on się boi, no bo każdy może mieć swój lęk. A on się akurat boi technokapitału, tylko w taki sposób, jak właśnie ekstremalnie niezdrowy, tak? I jednocześnie, jakby jest to pokazane w tym kontraście do krypto, że jednocześnie, jakby jego, powiedzmy, stan psychiczny Artura w tej książce się cały czas pogarsza, a krypto, czyli ten jakby czynnik trochę emancypacyjny dla Artura, który jednocześnie jest właśnie elementem tego wzrastającego technokapitału, więc to jest jakieś takie napięcie jest w tym temacie. Cały czas jakby szybuje gdzieś tam ku górze, tak? I Artur jest tak w takim kontraście, w takim zawieszeniu między tymi lękami, a tym czynnikiem emancypacyjnym, który się bierze z jego, powiedzmy, kasy, którą nagle zdobywa. Takie pojęcia jak technofeudalizm, technokapitalizm, one właśnie padają w Twojej rozmowie z Konradem Janczurą. Tam Konrad mocno eksploatuje ten właśnie wątek. Mówisz o krypto, czyli o kryptowalutach, tutaj uściślimy. Czy to są też tematy, które ci towarzyszyły w życiu, czy w sensie, tak rozumiem, nie robiłeś takiego researchu, tylko masz też jakąś wiedzę na temat tych aspektów finansowych z życia jakąś? Tutaj różnimy się z moim bohaterem w takiej kwestii, że on jest 2-3 lata starszy ode mnie. On brał udział powiedzmy, w tym pierwszym wielkim cyklu na krypto w 2017 roku. Znaczy, on nie brał udziału, tylko jego kolega akurat brał udział, ale chodzi o to, że on to miał jakby na żywo, tak? I ten jego kolega zarobił tam dużo pieniędzy na tym cyklu, co zdegenerowało go i tak dalej. Natomiast ja tego nie znałem, ponieważ byłem jeszcze wtedy jakby zbyt młody, żeby znać to z pierwszej ręki, tak? Nawet nie miałem karty kredytowej, wiesz, nie mogłem tam nawet 5 dych wrzucić w ten rynek, mimo że, wiesz, wiedziałem gdzieś tam z internetu, co to jest, tak? Natomiast tematem krypto zainteresowałem się zaraz, jak dostałem kartę kredytową, czyli rok po tej właśnie pierwszej hossie, takiej spektakularnej, czyli w 2018 roku. Interesowałem się tym, tam, wiesz, no nie miałem też aż za bardzo kasy, żeby w to wrzucić. Zacząłem wrzucać jakąś pierwszą kasę rok później, ale to były, wiesz, bardzo małe kwoty. I ja tak szczerze trochę się tym interesowałem z doskoku, co nie? To, wiesz, wiele osób tak miało wtedy, że to była po prostu jakaś taka rzecz dziwna, którą się ludzie interesowali, że krypto, wiesz,
możesz wdowodować tam jakieś tam mało kasy, w ogóle w jakiegoś skama, nie? W jakieś, wiesz, Dogecoiny. Kryptowaluty to po prostu są zdecentralizowane systemy księgowości wartości wymiennej, tak? A na przykład NFT-ki to jest to samo, tylko wartość niewymienna. No, sytuacja wygląda tak, że jakby to jest coś, wiesz, to jest jakby księgowość bez czynnika ludzkiego, tak? System, który sam się obsługuje praktycznie. Wydaje mi się, że to jest coś przełomowego, tak? Znaczy, no to właśnie to wszystkim się tak wydaje, którzy wiedzą, co to jest, tak? I to, wiesz, wielkie firmy, te wielkie jakieś fundusze inwestycyjne w to kupę kasy załadowały. Ja przeżyłem to wielką, ekstremalnie wielką hossę na krypto 20-21 roku i to właśnie do tego nawiązuje ta książka, gdzie rynek krypto wzrósł, sam Bitcoin, wiesz, od marca do 20 roku, kiedy miał największy dołek 10 marca chyba, do połowy 21 roku, albo w ogóle później jeszcze był podwójny szczyt w listopadzie 21, to podrożał jakieś tam 20 razy, ale cały rynek ogólnie to chyba około 200 razy urósł, nie? No, jest bardzo wiele piramid finansowych, w tym jedna z takich właśnie największych, co gdzieś tam w książce udało mi się trochę to przewidzieć, trochę to jakby później trochę sformatować książkę tak, żeby to pasowało pod ten temat. To ten wielki upadek blockchainu Terra, co normalnie było stary, cały Twitter po prostu był usiany naganiaczami na to, że to jest jakiś zarąbisty blockchain. I żeby tam ładować siano, i w ogóle Luna była jedną, chyba była w top 5 na Binance, to jest taka największa giełda kryptowalut, chyba była tam w top 5 i stary, i po prostu tam miliardy dolarów wyparowały w ciągu tygodnia, kiedy się okazało, że ich algorytm to po prostu jakby ich stablecoin jest niewypłacalny, co nie? Ten cały ich system to jest jeden wielki skam. No, ludzie potracili kupę hajsu na tym. W Polsce na przykład, stary, to w ogóle w krypto są takie tematy, że jeden właściciel, nie będę mówił tych nazw, tych giełd, nie? Bo tam nie chcę dostać jakichś pozwów i tak dalej, ale jest to znana sprawa, że właściciel jeden z giełd kryptowalut w Polsce w Olsztynie został znaleziony martwy w jeziorze. Właściciel chyba największej polskiej giełdy krypto jest od roku już zaginiony. Dla postronnego jakby, no czy czytelnika, czy w ogóle odbiorcy, nie, jakby kultury, no to brzmi trochę jak to taki, wiesz, technomistycyzm, nie, że w ogóle rozumiem to, że temat jest złożony, ale gdzieś w ogóle dla większości ludzi jest to czarna magia i gdzieś ten wątek, wiesz, jakby w twojej książce, to też, no jakby tak podbija ten paranoiczny nastrój dla ludzi, nie? Bo nie znają tematu i się go boją. Też nawet dla bohatera tak trochę jest, nie? Że to jest coś takiego strasznego, bo kiedy on wyjmuje kasę, nie? To przecież dalej krypto rośnie, tak? I w pewnym momencie on mówi coś takiego, że już niektóre amerykańskie nastolatki mogą kupić sobie poligon nuklearny w Pakistanie. Ja nie pamiętam, czy sam to wymyśliłem, czy coś podobnego, bo na pewno nie takiego samego, co nie, ale coś może podobnego przeczytałem na Twitterze, po prostu, kiedy był ten najwyższy szczyt na Bitcoinie, bo wtedy to już ludzie, wiesz, ludzie wtedy byli tak podpaleni na Twitterze, typy pisały i mieli na to, wiesz, to jakoś udokumentowane, że na przykład mają 15 lat, wrzucili kiedyś tam 200 zł od matki w jakieś skamy, a to tak urosło, że teraz mamy na przykład, wiesz, $1 000 000, nie? Twój bohater w ogóle, jak mówi tytuł, no, ma przeczucie i w sumie tych przeczuć ma więcej, ma po prostu co chwilę jakieś przeczucia, ale jest jedno takie główne, nie? Że to wszystko padnie, nie? Żeby tutaj nie używać wulgaryzmów, że po prostu to wszystko gdzieś padnie i się zakończy. Jest taki wątek, to stwarza taki wątek post-apo, nie? Czy bardziej apokaliptyczny raczej w twojej książce. Mówiłeś o tych prepersach, którzy się przygotowują na zagładę. No i moje pytanie jest takie, czy ty się tam trochę nabijasz z tego anarchoprymitywizmu, czy empatyzujesz bardziej? A jako pisarz, jak to u ciebie wygląda? Słuchaj, wydaje mi się, że ostatecznie się nabijam, co nie? Tak, w książce tak jest. Ale coś ci powiem. No, to nie jest jako coś zupełnie komicznego pokazane, albo jako coś takiego zupełnie odklejonego.
coś, czym się zajmują świry i tak dalej. Ja w ogóle chodziłem, powiedzmy, uczęszczałem na zajęcia na podobnej uczelni, jak mój bohater uczęszcza na zajęcia. Widziałem, co tam jest i nie było tam nawet przedmiotu filozofia techniki, co nie? A gdy, Aha. a był, był w, jest pracownia filozofii techniki i kiedyś tam był jakiś tam przedmiot, ale słuchaj, no takich treści tam nie było, tak? No to jest coś po prostu wymyślonego. Ale anarchoprymitywizm istnieje w rzeczywistości, tak? No John Sersant to jest jakby prawdziwy człowiek, tak? Ta jego książka też jest, i ona jest zupełnie na poważnie, tak? W sensie on ją pisał zupełnie na poważnie. I gdzieś tam to, wszystkie te idee, powiedzmy, antytechniczne mogą być zwulgaryzowane, mogą być przedstawione jako coś głupiego, ale wydaje, albo coś takiego po prostu właśnie a la Una Bomber, tak? A la Ted Aha, Kaczyński. Coś aha. po prostu totalnie dla świrów, dla jakichś terrorystów, wariatów i tak dalej. Albo po prostu, wiesz, reakcjonistów, jakaś radykalna prawica, czy coś Albo takiego. ostatecznie naiwniaków, nie? Jakichś intelektualnych, po prostu, No wiesz, tak. naiwniaków też, No właśnie, którzy wierzą, że natomiast wyprowadzą się w Bieszczady, nie? dostrzeżenie tego, że technika ma w sobie aspekt jakiś taki właśnie demoniczny, przyspieszający, który jeśli go nie skontrolujesz, to może doprowadzić do jakiegoś zniewolenia ludzi, to jest coś takiego, co się przewija zarówno w literaturze właśnie jakiejś postapokaliptycznej, jak i w literaturze science fiction, jak i w ogóle tak naprawdę w takiej rozkminie jakiejś współczesnej, gdzieś tam, która kwestionuje kapitalizm i jakieś, wiesz, współczesne warunki życia właśnie w miastach, czy po prostu, nie wiem, status tak zwanego prekariatu i tak dalej, no to po prostu to są rzeczy gdzieś tam powiązane, tak? Natomiast ta propozycja jest tak radykalna, że rzeczywiście może wydawać się komiczna i taka dziwna. Profesor Trowski, kiedy o tym mówi, wierzy w to, tak? Wierzy w to, tylko nie w książce. Jakby, kiedy on o tym mówi, on w to wierzy, ale nie jest takim jednak świrem i radykałem, tak? Okazuje się ostatecznie takim dość wychillowanym człowiekiem i przez to popada w konflikt z Arturem. Tak, w sensie rozczarowuje go, nie? Tak. Że nie jest taki radykalny. A pozostając właśnie, że mówisz o tym, że nie wyśmiewasz tej idei do końca, jasne. Jak chodzi o recepcję twojej książki, to na przykład Marcin Beł zapisał, że jest ona straszna i jednocześnie zabawna. Podobnie wypowiadała się, nie wiem, Izabela Szatrawska czy Wojciech Gunia w swojej przeciekawej recenzji. Czy ty się zgadzasz z tym, że łączysz gdzieś te dwa żywioły grozy i zabawy i rozśmieszania czytelnika? No tak, stary, no ja jak pisałem tę książkę, to się przez cały czas śmiałem właściwie. Właśnie o to miałem cię Wydawało mi się zapytać, to, nie? wiesz, Co takie coś. ciebie też tak najbardziej bawiło, No to jak chyba sam to, co pisałeś? wszystkich, tak? To scena z działeczką, ale też ten, wiesz, jak Marcin i Artur ze sobą rozmawiają, tak? Przez telefon, a później w prawdziwym życiu, jak jest, wiesz, zupełnie inna ta rozmowa, tak? To jakby Aha. to są takie rzeczy gdzieś tam. Trochę nawiązujące do prawdziwych sytuacji, ale naprawdę tylko trochę, tak? Nie jakoś ten, i to do wielu różnych, a nie do jakiejś konkretnej, ale gdzieś to mnie śmieszyło, no ale później zdecydowanie sekwencja z działeczką, kiedy Artur zaczyna budować swój taki prowizoryczny bunkier, to jest chyba. Ale wiesz, no, trochę straszna też jednak, nie? Jak taki totalny meltdown No bohatera jest. straszno. I wiesz, znaczy ja mam nadzieję, że ktoś się w to wczuł i tak pomyślał, że jakby on też mógłby zacząć budować Aha. coś podobnego, on też mógłby jakby być doprowadzony do takiego stanu w odpowiednich warunkach. No ale wiesz, co tam się dzieje z tym bunkrem, tak? No Jakby, tak. nie spoilerując, ale to właśnie to, jak to opisałem, jak wiesz, jak nawet jak to już wymyśliłem, to się śmiałem z tego i wiedziałem, że to się uda, tak? Że to będzie coś ciekawego, właśnie, że to będzie jednocześnie śmieszne i straszne. A wiesz, w ogóle też słuchałem audycji, Łukasz Orbitowski tam i Piotr Gociek gadali między innymi o twojej książce. No i tam pada taka teza, że jest to książka o potworze, człowieku, który jest straszny dlatego, że się boi. I ty byś się w ogóle zgodził z tą tezą? W sensie jest jakiś potwór w bohaterze? No tak, też tego słuchałem. No zgodziłbym się i nie zgodził jednocześnie, tak? No, wydaje mi się, że bohater jest jednak człowiekiem takim naprawdę w miarę normalnym, tylko który, wiesz, bardzo
To, co się z nim stało, to wszystko wynika z czegoś, tak? No ale rzeczywiście stało się z nim coś strasznego, tak? Jakby logika obstawiania, on się nią stał tak naprawdę, tak? Jakby logika obstawiania się w nim objawiła jako coś, wiesz, taki właśnie wcielony demon i... Ale to tam, wiesz, ale to bardziej wtedy jednak jest ofiarą tego No na pewno jest ofiarą, to z tym bym niż się zgodził w 100%, nie? Niestety jest tak, wydaje mi się, w świecie, że jeśli coś jest właśnie żałosne, coś jest ofiarą, coś właśnie ma jest pozbawione mocy sprawczych, to jakoś nas to automatycznie obrzydza i być może dlatego oni powiedzieli, że to jest bohater właśnie nieludzki, czy bohater, który jest potworem. No jasne, po prostu wiesz, ciekawa teza i pewnie jakby autor tezy miał tam przestrzeń czy do rozwinięcia, to byśmy się więcej dowiedzieli. Po prostu mnie to jakoś tak troszeczkę ukłuło. Mówimy o grozie, o straszności. No nie sposób tutaj, wiesz, nie zahaczyć o temat weird fiction, o temat twoich korzeni literackich, temat środowiska weirdu, jeżeli by pozwolisz, że o tym teraz pogadamy. Bo są takie w twojej książce, nazwałbym to takie weirdowe pęknięcia świata. Nie wiem, czy byś się zgodził, że tam jakby oczywiście pęka termos, tak? To jest Tak. termos. No ale też tak pęka cała rzeczywistość po kolei bohaterowi. Tak, no to jest właśnie do tego, wiesz, odniesienie, tak, do tego, do tej memicznej, jakby pękającej błony rzeczywistości, typowego motywu weirdowego, tak, gdzieś tam jest rozdział na ten świat taki normalny, a ten świat prawdziwy, jakiś taki straszny, który, wiesz, niszczy ludzi, jest właśnie jakiś takim w kontrze do tego świata, powiedzmy, tak zwanego zwykłego. No, gdzieś tam ten termos właśnie jest czymś takim, jest taką cezurą, tylko oczywiście ona się pojawia na samym początku, więc wiesz, nie ma żadnego normalnego świata w książce pokazanego, jest tylko ten jakiś zdegenerowany, czy właśnie ten prawdziwy, który w jakiś sposób bohater odkrywa poprzez pęknięcie tego termosa. Jest to też twoja pierwsza książka, która jest publikowana w mainstreamowym wydawnictwie, co prawda niedużym, Cyrenka nie jest przecież jakimś gigantem, natomiast no, jest wydawnictwem uznanym i zajmuje się wydawaniem szeroko rozumianej literatury pięknej. Natomiast no, twoje poprzednie książki były wydane w wydawnictwach zajmujących się literaturą gatunkową. Jak się czujesz z tym przejściem do no nazwijmy to mainstreamu. Ja to tak nie lubię, tak wiesz, o co chodzi, tak mówić, że to jest literatura taka, to jest taka. No ale masz rację, tak. No. Znaczy, Znaczy z to mojej możemy, perspektywy może, to się mo różni, wiesz czym się to różni z mojej perspektywy? Po Aha. prostu nakładem i promocją. To są główne rzeczy, które się różnią. I w ogóle cały taki, wiesz, po prostu z mojej perspektywy Cyrenka to jest właśnie duże wydawnictwo, w tym sensie, że jest jakby niesamowicie duża jakość, wiesz, co chodzi? Tak. W sensie Wszystkiego, co się dzieje jest jakościowe, związanego. nie? Oczywiście. Tak. Natomiast no, jest ta różnica, że na przykład, wiesz, no, docierasz do innych czytelników troszkę, że do innego grona po prostu, W nie? ogóle, wiesz, w ogóle docieram do jakichś, wiesz, co chodzi? Jakby są zasięgi, to w ogóle jest coś nieporównywalnego. Ja mógłbym ci powiedzieć, ile się sprzedało, wiesz, poprzednich tych książek, a ile na przykład ta ma nakładu, bo jeszcze o sprzedaży nie wiemy, ale jest to różnica, to jest różnica po prostu kilku wielkości, tak? I to w ogóle nie ma o czym Jasne. mówić. No, oczywiście ja jestem dumny z tych poprzednich rzeczy. Nie chcę o nich mówić, ponieważ jedna książka jest, uważam, przeklęta. Druga książka to jest taki trochę, wiesz, kompilacja różnych pomysłów, tak? To są takie rzeczy już, gdzieś tam wolałbym się skupić na razie na tej, która teraz wyszła, tak? Na Mam przeczucie. Natomiast to przejście to jest przede wszystkim przejście właśnie jakościowe i zasięgowe. Wiesz, o co chodzi? Ostatnio na przykład prowadziła kilka odcinków u nas Ofelia Koćma. Rozmawiała na przykład z Dawidem Kainem, którego wiem, że To jest jesteś. jeden z moich ulubionych pisarzy, stary. Właśnie, że jesteś jego pilnym czytelnikiem. Ja zresztą też. Ja w ogóle no, interesuję się też właśnie literaturą gatunkową, przy tym poezją i wiesz, to też się jakoś tak dziwnie miesza. I w ogóle Ofelia mówiła o takim pojęciu jak slipstream. Ja sobie o tym więcej doczytywałem, bo ja właśnie bardzo lubię tego typu książki, które
że można je zaliczyć i do szeroko rozumianej literatury pięknej, i do literatury gatunkowej. Czyli ona się, takie książki się gdzieś ślizgają po tym mainstreamie. A co to w praktyce znaczy, moim zdaniem? Że jest to po prostu dobrze napisana literatura z elementami dla fanów gatunkowości. Czy to thrillera, czy to grozy, czy fantastyki w ogóle szeroko rozumianej. Na tym etapie, na tym poziomie definicji, to chyba mam przeczucie, by się mieściło, że jednak tam te weirdowe sznyty są w tej książce cały czas. Wiesz, na pewno są weirdowe sznyty, ale tak jak mówię, no weird fiction samo w sobie to nawet nie wiadomo, czy to jest gatunek, tak? No bo wiesz, że są No takie tak, inkluzywne gdzieś tam próby tak. zrozumienia tego jako bardziej jakiejś takiej stylistyki, która przekracza czy przenika różne gatunki, tak jak na przykład próbuje się zaliczyć Kafkę i Schulza, tak? Gdzie Tak. Schulz wpłynął na Ligottiego bezpośrednio, a Ligotti to jest typowy przedstawiciel weird fiction. No, ja bym jednak to rozumiał w sposób taki, że są właśnie typowo gatunkowe rzeczy, tak? Jest ta linia właśnie Lovecraft, Clark Ashton Smith, Ligotti, ta linia powiedzmy tych autorów takiego typowego weird fiction, gdzie są te takie powiedzmy, wiesz, artefakty gatunkowe, że wiesz... Na przykład ten motyw tajemniczej księgi, ale ktoś by powiedział, o to stary, to już jest u Borgesa, czy w ogóle powiedziałem już u Borges, a to przecież to nie jest już, tylko Lovecraft, wiesz, to o wiele przed Borgesem No gdzieś tam zawierał, tak. ale to chodzi o to, że jakby w weird fiction, no na przykład u tych pisarzy mainstreamowych nie ma tych postaci z mitologii Cthulhu, tak? Czy jakichś tam wielkich przedwiecznych, jakichś tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że literatura gatunkowa to jest właśnie ta literatura, która eksponuje te najbardziej fantastyczne rzeczy, elementy. No jeśli już mówimy o tym slipstreamie, to by było bardziej coś jak Mam przeczucie, tak? Gdzie to jest trochę wyciszone i to by była bardziej mainstreamowa literatura, ale żaden, wiesz, żaden ze mnie literaturoznawca, nie? Jak ktoś mi mówi, że na przykład Philip K. Dick to jest jakiś pisarz gatunkowy, w ogóle, że na przykład za jego czasów to był ostry ten podział, tak? Że on nie miał szans na żadne te mainstreamowe nagrody z tymi swoimi książkami. A dla mnie to największy pisarz, ale nie gatunkowy, tylko w ogóle, jaki żył, stary. A tak szczerze, to nawet Philip K. Dick właśnie w tych elementach typowo gatunkowych dla science fiction, gdzieś tam z tymi, powiedzmy, technicznymi rzeczami, to wypada blado, nie? On właśnie wypada jako kozak No tak, bo w to on to porównaniu. traktuje jako sztafaż, nie? No Głównie. tak, jako po prostu jakiś pretekst, nie? Tak. No właśnie, bo też tak było trochę w drugą stronę, że na przykład jak był na niej lunch Borosa, to on gdzieś tam miał być nominowany, czy był nominowany, ale nie dostał jakiejś ważnej nagrody z fantastyki, że ten świat fantastyczny też się trochę wzbraniał w drugą stronę, nie? Tak, ale to jest, bo tak jest generalnie, że jakby jest coś takiego, jak nie wiem, jak to nazwać, że poszczególne jakieś, nie chcę używać tego pojęcia fandomu, tak, że poszczególne grupy, powiedzmy, ludzi, którzy się zajmują, bo na przykład weird fiction to ciężko powiedzieć, że to jest jakiś fandom, tak, jak prawie nikt nie wychodzi z domu, wiesz co chodzi, to jest bardzo specyficzna grupa ludzi, No tak. gdzie Thomas Ligotti nigdy by nie pojechał na żaden konwent, bo on, kurna, nie wychodzi z domu, tak, no, ale chodzi o to, że wiesz, że są różne grupy ludzi i oni gdzieś tam taką hermetyczność niekiedy za bardzo praktykują, tak, za bardzo gdzieś tam ją pociągają do ekstremum i rzeczywiście tak jest, że dużo rzeczy z mainstreamu można by zaliczyć do fantastyki, ale fantaści by nie chcieli tego zaliczać, no bo są jakieś, wiesz, brzytwy lema, tak, że na przykład jak usuniesz całą fantastykę, a to dalej ma sens, to nie jest żadna fantastyka. I to, no, moim zdaniem to ma sens, nie? Ale właśnie to powoduje taki jakiś Takie podzielenie, tak, to gdzieś okopywanie tam się w swoich niszach troszeczkę. trochę pewnie tak, no, chociaż tak szczerze, to ja to jestem tak okopany jakby w swojej jakiejś takiej własnej niszy jednoosobowej, co nie? Że nie jestem najlepszą chyba osobą, żeby mówić tutaj jakiś, wiesz, dialogu, próbie pogodzenia tego To wszystkiego, też bo... mi się wydaje, że na przykład to polskie środowisko weirdu, które gdzieś tam animatorem tego weirdowego życia w sieci, tak? Przede wszystkim jest Wojciech Gunia, jest grupa Horror Weird Fiction.
No to wydaje mi się takie dosyć inkluzywne, w sensie na zasadzie otwartości na podobne rzeczy, tak? Że tam nie ma tak, że nie wiem, że to musi być hardy weird, tylko na przykład ludzie szukają po prostu jakichś, nie wiem, dziwnych dzieł kultury, jakieś i sobie wzajemnie tam, wiesz, podrzucają. Nawet, wiesz, ja na przykład miałem przyjemność być jednym z roczników Snu Umarłych. W tym samym, w którym ja byłem. No widzisz, to razem tak byliśmy? W Tak, w tym... 2019, tak? Tak, wiesz, ja byłem z wierszami w ogóle, nie? Gdzie w sensie, no pewnie dużo osób na to kręciło nosem, nie? Ale no jakoś bardzo chciałem, byłem bardzo, wiesz, jakby w tą estetykę bardzo nią zajawiony, nie? W ogóle i do dzisiaj jestem, no i Wojciech Gunia właśnie tam chętnie przyjął te rzeczy, no ale tak jak mówisz, no gdzieś tam, no... Tak, ale coś ci powiem. To jest prawda, że polskie środowisko weird jest na pewno, wiesz, bardzo właśnie inkluzywne, gdzieś tam wychodzące, nie jest hermetyczne, tak? Jakby te roczniki wychodzą jakby na różne stylistyki, tak? I jakby te opowiadania tam nie są właśnie gdzieś tam w jeden, pod jeden program jakiś ideologiczny nie podpadają. Natomiast może to jest właśnie po części trochę problem, że nie podpadają, rozumiesz? Na przykład ja tak ze swojej strony kiedyś pomyślałem, że na przykład Wojtek w swojej twórczości właśnie takiej pesymistycznej prezentuje, wiesz, zupełnie coś innego niż, no, na przykład ja, co nie? Ja sam miałem takie wątpliwości, czy wiesz, czy to, co ja robię, to jest jeszcze te weird fiction, czy to jest, wiesz, jakiś tam bardziej ten zwykły horror. Znaczy teraz właśnie ja mam okazję o tym opowiedzieć, tak? I to gdzieś tam wychodzi, już opowiadałem o tym w paru miejscach, tak jak u Ani Karczewskiej w Radio Campus. Tak, I tak, może tak. kiedyś nagramy audycję całą właśnie o polskim weird fiction tam, jeszcze zobaczymy, ale to chodzi o to, że kiedy ktoś właśnie wychodzi w ten mainstream i gdzieś tam, wiesz, wszystkie te rzeczy gatunkowe, kiedy są gatunkowe i są pisane dla 200 osób, tak, to są bardzo ostre i każdy razu wie, o co chodzi, tak, że na przykład jak tam jakieś nawiązanie dajesz, ja w swojej pierwszej książce nawiązywałem do Damiana Zdanowicza, takiego autora jednej książki, Kamienica Panny Kluk, Tak, której nie można bardzo nigdy kultowej, dostać. Nawet gadaliśmy o tym jeszcze. tak. Szukałem, ci powiem potem jeszcze z godzinę chyba w sieci. No nie ma, nie? I mi pisały osoby na priv, nie, że właśnie kozacko, że do niego nawiązałem, że w ogóle tam, wiesz, w tej książce to był wyśmiany jakby wprost Thomas Ligotti, ta książka tak jakimś zaproszeniem do bitwy z nim była. I wiesz, dużo osób to zrozumiało, znaczy dużo to znaczy powiedzmy kilkanaście, ale ja byłem z nich bardzo zadowolony z tych osób, że one to zrozumiały. I wiesz, to jest wszystko bardzo ostre i zrozumiałe, kiedy robisz to dla tych, wiesz, małej grupy osób. Ja podejrzewam, że gdyby taka zwykła osoba przeczytała tę książkę, której nawet, wiesz, nie będę tytułu podawał, bo ona jest przeklęta, tak uważam, ale to tak na marginesie. Gdyby zwykła osoba je przeczytała z tego tak zwanego mainstreamu, nie wiedziałaby, o co chodzi, bo nas nie zrozumiała poza tym hermetycznym gdzieś tam środowiskiem, tak? Tych nawiązań, tych odniesień właśnie, czy to do Zdanowicza, czy to do Thomasa Ligottiego. Zawsze to wychodzenie powoduje rozmycie też, co nie? Gdzieś tam, Niby tak, ale z drugiej strony też nie wiem, czy ty masz takie poczucie, ale jak ja obserwuję recepcję twojej książki troszeczkę z boku, to jesteś traktowany jako trochę, jak ktoś się dowiaduje, nie? Że wcześniej pisałeś, wydawałeś w wydawnictwach właśnie, wiesz, grozowych, nie? Że no, trochę taki kosmita na zasadzie, że ludzie w roku 2023 dziwią się, że literatura gatunkowa może być wartościowa, że może być dobrze napisana, że jest tam mnóstwo, wiesz, jakby wartościowych autorów. I to jest super dziwne dla mnie, bo jakby wydaje mi się, że nie ma tego problemu, nie wiem, w świecie filmu, nie? Że widzowie doskonale wiedzą, że, nie wiem, są nagradzane filmy science fiction, filmy fantasy, nie? I jakby nie ma z tym problemu, a ciągle ta literatura, nie wiem, no głównie właśnie fantastyczna, no jest traktowana trochę jako literatura gorszej kategorii. wydaje mi się, że kiedy moje pokolenie już będzie miało, wiesz, 40 lat,
Czy no po prostu to musi się trochę zmienić, tak? No jeszcze żyje dużo osób, co w ogóle gdzieś tam, wiesz, ludzie, którzy, powiedzmy, ten cały establishment, który decyduje, która literatura jest, powiedzmy, wysoka, która jest tylko właśnie niska, czy gatunkowa, czy jakaś masowa i tak dalej, to oni może jeszcze po prostu, wiesz, w czasach komuny żyli, tak? Być może się wychowywali właśnie w kontrze do tych środowisk fantastyki. To są różne powody, tak? Ten cały taki No tak. elitaryzm w literaturze, on, ja myślę, że to też ci ludzie nie są winni tego, tak? Oni tam też miałem styczność z takimi ludźmi, którzy na przykład wierzą, że jest jakaś tradycja literacka przez duże T, która gdzieś tam się od Homera wywodzi. Później, tak wiesz, raz na 100 lat jakiś pisarz wpada do tej tradycji, jakiś Szekspir, Dante, tam jest jeszcze paru, nie? I wiesz, i tylko to jest literatura, a reszta to jakieś w ogóle są bzdury, tak? No i wiesz, jak tu możesz takiego człowieka jakby zmusić do tego, żeby on przeczytał Wiedźmina, tak? A jak go zmusić, żeby on, wiesz, przeczytał Wiedźmina i żeby ten Wiedźmin dostał jakąś nagrodę właśnie literacką? Jest to zapewne trudne, ale myślę, że coraz łatwiejsze, bo przecież Radek Rak dostał nagrodę Nika. Zastanawiam się, na ile to było właśnie incydentalne jakieś wydarzenie, a na ile coś rzeczywiście jakiś zwrot. Słuchaj, no mi się wydaje, że nominacje do nagród jednak nie kreują, przynajmniej w Polsce, wiesz, jakby trendów czytelniczych na dłużej, bo no tutaj w przypadku książki Raka to bardziej to, że była można byłoby ją zaliczyć do fantastyki, że była to było przy okazji, nie? Że bardziej tutaj chyba gremia jurorskie interesował ten Historyczny temat. historyczny temat, zwrot ludowy i cała ta, nie oszukujmy się, moda na ludowość, nie? W ostatnich latach. No tak samo jak się, wiesz, jak w zeszłym roku dostał Jerzy Jarniewicz, poeta, nagrodę. No to też nie jest tak, że wiesz, że po tym, że ktokolwiek się oszukiwał, że ludzie, którzy na co dzień czytają na przykład prozę, ale zobaczyli, że wygrał poeta, że zaczną masowo czytać poezję, nie? Albo że w ogóle to się jakoś ruszy. No raczej to było potraktowane jako incydent, miła rzecz dla środowiska i dla przede wszystkim samego autora, no ale raczej nic więcej, nie? Bo po prostu nie da rady, wiesz, czytać wszystkiego. No, No tak, jasne. książek jakichś, wiesz, kryminałów ukazuje się tyle stary w roku, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby, wiesz, przeczytać wszystkie i znaleźć jakiś akurat taki kryminał, który będzie na tyle zarąbisty, żeby, wiesz, żeby rzeczywiście kandydować z tymi największymi, powiedzmy, pisarzami polskimi, nie? Konkurować. Zastanawiam się, wiesz, czy ci ludzie, którzy są właśnie takimi elitarystami, na przykład w ogóle nie czytają gatunkowych rzeczy, na ile oni są winni temu, a na ile to, że na przykład się wydaje po prostu książek niesamowicie dużo. Jest taka pisarka jak Marta Kozłowska, ona teraz wydała w zeszłym roku książkę Berdyczów, taki, wiesz, parakryminał, wydany w haarcie, czyli no wydawnictwie, które raczej takie no pojechane i łamiące No, schematy moim rzeczy zdaniem, z mojej perspektywy, to jest raczej wydaje. właśnie wydawnictwo mainstreamowe, nie? Bo w sensie mainstreamowe, w tym sensie, że Tak, jest tak. rozpoznane przez ludzi takich, którzy są zaangażowani w różne nagrody i tak dalej. Tak jak na przykład Mati Górniak jest nominowany teraz, tak, do nagrody Nike. Zgodzę się z tobą, że właśnie, że i przez to, że to jest wydane w takim ciekawym, poszukującym, ale jednak mainstreamowym wydawnictwie, no to ta książka raczej nie była zbytnio promowana jako kryminał, ale jednocześnie wydawcy zgłosili ją do dużej nagrody właśnie zajmującej się tylko literaturą kryminalną, no i tam Marta Kozłowska albo wygrała, albo dostała jakieś duże wyróżnienie, nie? Że to też było jakby Tak, to też jest brzmienie problem dla. marketingu, tak, że Tak, jakby tak. nie wiadomo czasami jak mówić, tak, żeby wyszło lepiej. Też, wiesz, ludzie, którzy się zajmują tą literaturą, powiedzmy, mainstreamowo, być może nie mają takiego podpięcia do mediów, które zajmują się literaturą kryminalną, tak, i być może dlatego nie była ta książka tak reklamowana. Trochę takie książki jak twoja, no mogą gdzieś ten porządek burzyć i nawet tak jak, nie wiem, jak rozmawiałeś właśnie w tym podcaście i tam podałeś trochę swoich inspiracji weirdowych, tak?
to może już ktoś po to sięgnie. No i to jest zawsze. Jasne, i ja już mam nawet taki feedback, że sporo osób sięgnęło. A jakbyś mógł tutaj podać, bo tam podawałeś Dawida Kaina, tak? Tak. Powiedziałeś o Branowiczu. Jakbyś mógł tutaj nam jeszcze parę innych nazwisk, wiesz, Parę innych podrzucić. nazwisk. Posłuchaj, ja tam wtedy powiedziałem o Damianie Zdanowiczu, Aha, tak. o Wojtku Guni. Wojciech Gunia to jest w ogóle największy animator i pisarz weird fiction w Polsce. O Dawidzie Kainie, to jest taki właśnie autor z pogranicza weirdu i science fiction, chociaż no on sam też mówił w waszym podcaście, że on tak co do tego gatunku to jest jakaś niepewność, tak? To są po prostu książki takie, jakie mu się Chyba podobają. najgorzej się gatunkowo tutaj oceniać przynależność samemu autorowi zawsze, nie? Tak mi się. No tak. Powiedziałem tam o Annie Marii Wybraniec. A, no i przepraszam, oczywiście powiedziałem tam jeszcze o moim koledze Marcinie Majchrzaku. To jest taki autor, który ostatnio wydał książkę Cisza w wydawnictwie Wesper. Ta książka jest w szerokiej dystrybucji, to jest zbiór opowiadań, jest dosyć ciekawy. Bardzo polecam każdemu. Natomiast jakieś inne nazwiska, stary, tak trochę mnie z zaskoczenia wziąłeś. Co tam ostatnio czytałeś ciekawego, co na ciebie, co zrobiło na ciebie Słuchaj, skarabałem? mogę ci powiedzieć, co czytałem ostatnio. Ostatnio czytałem drugi raz książkę Stoner z wydawnictwa Filtry. Pierwszy raz ją czytałem jako profesor Stoner z innego wydawnictwa. Tak, to jest Kurde, to jest... nowe tłumaczenie jest teraz, Tak, nie? W tak. ogóle. Tak. Nowe i lepsze. Słuchaj, książka jest serio kozacka, ale to jest taki chyba ogólnie jest to przyjęte, że to jest kozacka książka. Tu książka, wiesz, taka bardzo oldschoolowa, w życiu jednego człowieka, praktycznie od początku do końca. Dosyć nudnym życiu, można powiedzieć, ale takim, że nawet te nudne rzeczy tam są bardzo wysokie, powiedzmy, rangi jednocześnie, że one są pokazane jako coś takiego, wiesz, że rzeczy takie wesołe są jako coś wspaniałego, rzeczy, które są niezbyt wesołe, jako coś tragicznego. To jest taki, powiedzmy, jednoosobowy, wiesz, cały. No, z tej książki byłby kozacki film, nie? Że to jest jakiś Aha. taki właśnie, chociaż Mieliśmy no, nawet wiesz, to jest. publikować fragmenty tej książki w Stonerze Polskim właśnie. Zgłosiło się do nas wydawnictwo i tłumacz przez, no tutaj zbieżność, tak, naszych nazw czasopisma tripowego jednak z tą A. książką, gdzie nas uprzedzili, że tam nie ma żadnych takich Tak, no nie ma. motywów, ale. Natomiast z innych książek, wiesz co, ja bardzo lubię, mam nadzieję, że w mojej książce to widać, ja bardzo lubię takie szybkie książki, które się szybko czyta i są takie, wiesz, Aha. jednostrzałowe, że siedzisz i nie możesz się oderwać. Ja polecam taką książkę z wydawnictwa chyba poznańskiego, nazywa się Świeży, napisał ją Nico Walker, Nico Walker albo Nick Walker, już nie pamiętam, a przetłumaczył Krzysztof Cieślik. Ten Nico Walker i jego bohater mają właściwie bardzo podobny życiorys. Mianowicie życiorys jest taki, że są uzależnieni od narkotyków, wyjeżdżają na misję do Iraku i tam uzależniają się od opioidów, chyba w ogóle od heroiny i od oksykodonu. Kiedy wraca jakby do kraju ten bohater, ale autor tak samo chyba mniej więcej w swoim życiu miał, to jakby kiedy bohater wraca do kraju, to musi mieć skądś pieniądze na te używki, no i zaczyna napadać na banki. I autor napisał tę książkę podczas odsiadywania wyroku za napad na bank. Czy ty czytałeś w ogóle Między Kibulami też jego? Czytałem, oczywiście, że tak, z mojego No. labelu, tak, wydawnictwo Cyranka. Tak, także Bill Bufford, też książka, która kozackie opisuje tłumaczenie. niesamowite rzeczy, wielką przemoc, ale tak naprawdę z której nic nie wynika, tak? Z której jakby autor tej książki cały czas próbuje gdzieś tam intelektualną podbudowę do tego znaleźć, do tego całego zachowania, której Tak, tak. ostatecznie nie znajduje. No i bohaterowie jadą też do miasta Juventus. Nie wiem, czy Tak. Tak, pamiętasz tak. ten fragment. No właśnie, bo tak kończąc powoli naszą rozmowę, no chciałem cię tak standardowo zapytać o plany na przyszłość. Czy coś tam piszesz, czy masz zamiar obstawiać remisy w drugiej lidze włoskiej? Jak tam to w ogóle u ciebie wygląda? Z tymi remisami to już obstawiałem tu kiedyś. Natomiast teraz nic nie obstawiam.
Natomiast jeżeli chodzi o pisanko, to coś tam się A tworzyło. pisanko, wiesz co, tworzy się. Tworzy się, no mam nadzieję, że na jesieni przyszłego roku coś się uda pokazać szerokim kołom, tak? Natomiast nie chcę nic obiecywać, ale to będzie książka dłuższa, około 2 razy dłuższa, i o wiele smutniejsza. Taka, myślę, że ludzie, którzy mówili, że ta książka, mam przeczucie, jest straszna i taka pesymistyczna, to następna będzie po prostu, to jeszcze było nic, nie? Czyli Nie chcę tutaj zapowiadać szumnie, bo jeszcze tak szczerze to nie wiem, nie znam ostatecznego efektu moich usiłowań tutaj, ale mam nadzieję, że no, wyjdzie tak jak chcę i to będzie bardzo taka smutna książka. dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za spotkanie. Dzięki. Dzięki. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.